Cześć, oto Game Boy Color, który udało mi się zakupić na Pchlim Targu w cenie 2 funtów, czyli na polskie wychodzi niecałe 12 zł. Niestety problem jest taki, że nie da się konsoli uruchomić, o czym zostałem poinformowany w trakcie zakupu, ale z faktu, że lubię pogrzebać w tego typu zabawkach, skusiłem się na tę konsolkę. Zobaczcie sami, jak sprawa wygląda podczas uruchomienia. Czasem dioda błyśnie, sygnalizując jakieś oznaki życia, ale zazwyczaj jest brak sygnału. Raz udało mi się ją uruchomić, ale po chwili niestety konsolka wysiadła. Od razu zaznaczam, że baterie są nowe. Tak, baterie są nowe, więc to nie powinno być problemem. O, teraz konsolka odpaliła, co jest bardzo dobrym sygnałem. Postaram się tego Game Boya rozkręcić i zobaczyć, co tam w środku może być za problem. Od razu mówię, że konsolka jest w kiepskim stanie fizycznym, jest bardzo zabrudzona, obudowa jest poobijana i na dodatek brakuje klapki na baterię. Na chwilę obecną mogę podejrzewać, że być może włącznik świruje poprzez brud, który dostał się do środka i styki są zaśniedziałe, co uniemożliwia poprawne uruchamianie się konsolki. Nie wiem, ale mam nadzieję, że coś uda mi się z tym zrobić i konsolka dostanie drugą szansę na egzystencję w świecie retro gamingu. Dobra, styknie już tego gadania, zabieram się do roboty.
to czyszczenie mam już za sobą, a wierzcie mi, że było co czyścić. Cała płyta pokryta była ciemnym pyłkiem, do tego rdza i gruba warstwa osadu na głośniczku. Bardzo, bardzo zaniedbana konsola. Teraz mogę spokojnie zająć się włącznikiem, który właśnie został potraktowany szpilką i niewielką ilością alkoholu, by zedrzeć brud, który być może jest tu gdzieś na stykach. Nie podoba mi się ten włącznik, jest bardzo luźny. Przy przesuwaniu nie czuć żadnego oporu, co może też być problemem. Teraz na szybko sprawdzę, czy szpilka w połączeniu z alkoholem coś pomogła. Nie będę skręcać całej konsolki, tylko płytę główną osadzę w tylnej części obudowy i włożę baterię. Myślę, że to powinno wystarczyć, gdyż dioda i głośniczek będą sygnalizować jakiekolwiek zmiany. No a ekranik póki co jest tutaj zbędny. Jeszcze tylko ten cholerny przełącznik muszę tu jakoś umiejscowić. I okaże się, czy coś tutaj udało mi się zdziałać w tej kwestii. Dobra, przełącznik już siedzi. Jeszcze tylko bateryjki i chwila prawdy. O, już widzę, że to jest lipa. Żadnej poprawy. Czyli ewidentnie problemem jest włącznik. Może nie, że jest uszkodzony, ale jest zbyt luźny i prawdopodobnie nie ma odpowiedniego docisku na styki. Teraz w dość banalny sposób spróbuję włożyć kawałeczek kartki między górną część włącznika a metalową osłonkę, żeby wymusić docisk przełącznika na styku. I mam nadzieję, że to się powiedzie.